Ustaliliśmy inaczej. I to jeszcze pan też się zabierał głos, że się to Szanowni Państwo, minęła godzina 8:00. Otwieram drugą sesję Rady Gminy Zagrodzie. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, na stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali porządek obrad. Czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Odczytam teraz porządek obrad. Otwarcie sesji. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania. W sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. W sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminy. W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. W sprawie ustalania wynagrodzenia wójta gminy Zagrodno. W sprawie ustalania wysokości i zasad wypłat diet radnych gminy Zagrodno oraz sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. W sprawie diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Zagrodno. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawy różne, zamknięcie sesji. Punkt pierwszy porządku obrad został już zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Interpelacje i zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę radnych o składanie interpelacji i zapytań i wniosków. Bardzo proszę pan radny Jan Wódz. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pani Wójt. Będę składał interpelację. Pierwsza to jest budowa drogi asfaltowej na drodze gminnej nr 39 do posesji państwa Misz, Szałkowski, Gliszczyński, Muraszko. W pierwszej kolejności wymaga to uporządkowania obecności gruntu. Część drogi należy do Zarządu Dróg Powiatowych. I teraz druga interpelacja. Budowa drogi asfaltowej do gruntu rolnych nr 165. Droga ta połączy drogę powiatu i drogę 199. Trzecia interpelacja to będzie montaż dodatkowego oświetlenia przy posesji 3, 93 i 7A. Tylko tu chciałbym się odnieść do tego 7A. Bo tam jest, trzeba by było wstawiać dwa słupy. I uważam, że dobrze by było, żeby tam była lampa hybrydowa. Interpelacja powinna być czwarta. Dokończenie drogi gminnej nr 591. Droga ta jest w 2/3 wyremontowana. Usunięto drzewa, poszerzone i usypano płótnik. Pozostało do wykonania 110 metrów. Drogą tą rolnicy państwo Zawiślakowie i Kurecy będą mieli dojazd do gruntu. I tu bym jeszcze poprosił, aby pan Łysak przeprowadził wizję i zezwolił na usunięcie drzew. No i zakład usług komunalnych, żeby na tą drogę po prostu wydał te korzenie i oraz dostarczymy płótnik. I interpelacja piąta. Panie pielęgniarki z naszego ośrodka i pani doktor prosili mnie, żeby zgłosić taką interpelację. Zamontowanie drzwi takich wyciszeniowych, bo po prostu przeszkadza to pani doktor w wydawaniu, znaczy przypadaniu.
Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie radni, pani radna Ewa Sitko. Panie przewodniczący, panie wójt, panie, panowie radni. Chciałabym wnieść interpelację i proszę o zezwolenie o czytanie treści. Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez gminę Zagrodno oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie sołectwa Zagrodno Osiedle. Oczyszczalnia jest własnością spółdzielni mieszkaniowej w Łódź Wojowie. Przyjmuje ścieki z całego osiedla, szkoły podstawowej, świetlicy. Od 2019 roku przyjmować będzie także od nowo wybudowanej hali sportowej. Stara oczyszczalnia przez wiele lat nie była remontowana. Opłaty z wyżej wymienionych obiektów są wnoszone do zarządcy spółdzielni mieszkaniowej w Łódź Wojowie. Przejęcie na imię gminy Zagrodno wyżej wymienionej oczyszczalni ścieków umożliwi jej modernizację i zlikwidowanie uciążliwego fetoru emitowanego do środowiska. Sprawa jest ważna dla mieszkańców osiedla, jak i uczniów szkoły podstawowej oraz jej pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan sołtys Czesław Kapp, uzupełnienie tej interpelacji. Tak jest, panie przewodniczący. Wysoka Rado, pani wójt. Ja już ten problem od kilku lat nagłaśnię. I to nie tylko, że mieszkańcy uciążliwie tam mają te fetry, jak to pani radna mówi, ale to jeszcze, może powiem tak, tego nikt nie kontroluje. Już nawet na sesji rady nie było wędkarza, czy ktoś to zgłosił, że po prostu te fekalia to wszystko nieoczyszczone do rzeki Skory wpada. O radnych Tomasz Herbo też zgłaszał to. I to się ciągnie od dłuższego czasu. Popieram propozycję pani radnej. Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Korechowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rada. Ja mam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy wycięcia drzewa w jesionach na drodze gminnej w pasie drogowym, droga do pana Meliniaka do Świetlicy. Ten jesion rośnie na wysokości bramy wjazdowej do kościoła, od drogi właśnie gminnej. On zagraża życiu dla muru XIV-wiecznego, jak również dla znajdujących się tam nagrobków. On jest podeschnięty, przechylony na stronę cmentarza. Tutaj przy wycięciu tego jesiona naprawdę bym zalecał wysoką ostrożność do tego, że jakbyśmy później nie musieli płacić odszkodowania do nagrobku. Jak się przywróci na nim lub teraz, od tego momentu, kiedy zgłosiłem. A prosili mnie o to i mieszkańcy, którzy mają te nagrobki i ksiądz proboszcz, który również zwraca uwagę na mnie, że ja się w interwencjach i tak dalej. To dotyczy tego jesiona. Druga interpretacja jest taka, żeby przyjmować eternie na przód. Mamy piękny przód, żeby przyjmować. O co chodzi? Chodzi o to, że chwileczkę będziemy mieli pewnie ogłoszony przetarg na odbyt gospodarki odpadami nieczystości i tam można by to ująć, koncern postawić na przodku i te odpady eternizowe przyjmować. O co chodzi? Chodzi o to, że był katalogowany cały wszystkie obiekty gminy Zagrodno w 2004 roku, to są się nie wtedy podawali. No to zostało dosyć dziwnie zrobione. Wiele obiektów nie ma naniesionych w naszym spisie. Nie ma naniesionych, szczególnie jeżeli chodzi o małe obiekty, takie jak garaże, szopki, wiaty. To wszystko teraz jest likwidowane. Przychodzą mieszkańcy do gminy. No i co z tym zrobić? Sprawdza, inspektor sprawdza. W spisie nie ma tego obiektu, no nie można nic z tym zrobić. No to wypada tylko to, żeby mieszkańcy wynosili go do pałacu, no bo skoro nie ma, to nie można tego kupić rozliczyć. Oni składują u siebie, kilku takich było, mieszkańców, składują u siebie, no i nie mają co z tym zrobić. W żaden sposób nie mogą z tego utylizować. Jeżeli byłby na przodku kontyner, a mamy piękny przód, za duże pieniądze postawiony, no, także należy
rządy w tym temacie się zajmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Momencik. Uzupełnienie pani sołtys, pani Anna Lisowska. Panie przewodniczący, panie wójt, Wysoka Rado, ja tutaj chciałam się odnieść do tej drogi, którą pan, tego drzewa, którą pan radny Olechowski zgłasza. I z tego, co no, wałkuje się sprawa od jakiegoś czasu, że ta droga będzie może w przyszłości robiona. I ja już też to zgłaszaliśmy, ja i radny pan Olechowski zgłaszał, żeby przy okazji budowy kiedyś tej drogi, żeby wyciąć tam te wszystkie zakrzaczenia przy tej drodze i wyciąć suche drzewa, bo tam jest jeszcze więcej tych suchych drzew, oprócz tego, które tutaj pan Olechowski zgłasza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Pan radny Jan Kotyla. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. To jest nasza druga sesja przed pięcioletniej kadencji. I myślę, że powinniśmy pomyśleć o jakimś większym zadaniu, które poprawiłoby standard życia naszych mieszkańców w gminie. Wnoszę o to, aby gmina podjęła działania zmierzające do opracowania koncepcji gazyfikacji gminy. W kontekście ostatnich wydarzeń, nie tylko krajowych, nie tylko wojną o smogu w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie, w wielu innych miastach, ale też szczytu klimatycznego, którego tu się odbywa w Polsce, widać, że istnieje problem i to jest duży problem. My go oczywiście nie rozwiążemy, ale jest chyba dobry czas na to, żeby ubiegać się o środki na tego typu inwestycje. I myślę, że gmina powinna podjąć działania właśnie w tym kierunku, żeby to naszą gminę w końcu zgazyfikować. Poprawić dostępność życia mieszkańców z pewnością. Ważne są oczywiście drogi, dróżki, oświetlenie, ale taka inwestycja, która tylko poprawiła sytuację mieszkańców wszystkich wsi, jest chyba warta wysiłku, które trzeba będzie w to włożyć. Ja zdaję sprawę z tego, że to jest zadanie na lata, a przed nami właśnie jest 5 lat. I chyba to trzeba byłoby zacząć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Danuta Kuźnia. Panie przewodniczący, panie wójt, panie radny, ja chciałam zgłosić dołożenie tłuszcze na drogi śródpolne, które zaczęły dworzenie, ale przestali, bo był nieładny ten plan. Tu na drogę do Jadwicina, w kierunku Jadwicina, tam rolnik są same w rzucie, tylko żeby się wieść do budynku numer 15 i koło drogi gminnej między Łodykowicami a Radziechą, tam do nowego domu. I lipa między mostami, przy drodze powiatowej, między mostami w Łodykowicach stoi zagrożony, zagrażać przechodniom, bo widzimy, że ona jest pęknięta na pół. To dobrze by było, jak ten kierownik przeglądał tą lipę. Meloracja dziennika, już od paru lat proszę o tą melorację, no niestety nic z tego nie zrobiono. Tak samo mieszkaniec, który zgłosił do mnie, chciał założyć ogniwa fotowoltaiczne, czyli może liczyć na zwrot kosztów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Anna Sęgło. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani Wójt. Ja chciałabym złożyć póki co w sprawie utrzymania interpelacji w sprawie utrzymania dróg gminy. Mianowicie chodzi mi o wyrównanie i nawiesienie tłucznia na drogę gminną, to jest działka numer 299 /2, to jest droga Radziechów Okmiany. Obecnie ta droga jest często przejeżdżana, ponieważ mamy kościół w remoncie i tam mieszkańcy dojeżdżają do Okmian, a jest no, w kiepskim stanie, bardzo dziurawa. Ponadto nawiesienie tłucznia w celu wyrównania drogi, to jest droga gminna śródpolna, łącząca z drogą numer 178 z tą drogą Radziechów-Łodykowice. To jest dwa. I trzecia sprawa, to kolejna prośba o wycięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej numer 78. To jest droga
kolonii Radziechów do stacji Osetnica. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Halina Pawlus. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja mam kilka takich propozycji, bo to zmieni interpretację. I to powie tak, w kolonii Gaweckiej wśród poli. Zniszczone są tam drogi i potrzebne są przepusty. Numer drogi to jest 481, 486, 488. Oraz przepusty na tej drodze, które się znajdują. Wykonanie drogi asfaltowej do posesji Jenka Kowcza i Nierzwiaka, numer działy 263 przez 3, 266 przez 4. No i lampy dwie na naszej warszawskiej, bo tam jest tylko na początku i na końcu. I później przy drodze po prostu na tej ciemno jest. I jak przechodzi się przed rzekę, tam jest los i po prostu ktoś może stać się jakaś krzywda i później jakieś będą konsekwencje. Do posesji pani Hajnowskich też 102 numer, też tam lampa. Tam są dzieci, które chodzą. Drobnica. Tam jest po prostu trzeba wysypać ucznię i tam lampę, tam jest słup, tylko lampa. To było zgłaszane. I Rusto do wyjazdu drogi przy posesji pańskich domarskich. Jak się wyjeżdża tam od nich, tam nie widać na tą drogę główną. Tam poczek coś było zgłaszane. Lustro. Drugie lustro na Zielone Wzgórze. Gdy jadę nawet za tym podatkiem, tam wystaje na tym górze pana Kowcza, bo po sesji nie widać. Bo takie byłam, gdy się nawet zdarzyła. W Polsce jest, potrzebna jest tam przy Kosolowskim tam 159 po sesji. Lampy przy posesji tu u pana Paluszka, tam w tym powozie, tam są po prostu Bujowice, jak się błyszczeczym się jedzie. Tam po prostu jest, mówi, że ciemno, niebezpiecznie i wiszą jeszcze konary na drogu. To, że są też niebezpieczne. Wykonanie murku oporowego przy wjeździe z drogi asfaltowej na drogę warszawską, naszą, którą. Tam może być murek, tam może być taka bariera, bo tam jest bardzo tego i to jest niebezpieczne. Później będą konsekwencje, tam już było właśnie. Naprawa muru oporowego przy krzyżu, przy Gawercu, tam jak się idzie, tam jest ten murek, on jest tam ktoś topał, ktoś robił i tak, jest. No i czyszczenie tych rogów tam, tych krzewów, które znajdują się tam przy drodze tej, odkrątanie zostało. Wytyczne drogi śródpolnej na kolonii Złotoryńskiej po pana Kolszarza. Numer to będzie 88, ja tam nie wiem jak te działki dostać. I wyczyszczenie mynówki. To też powiedział, że to do nas też należy. Jak na Wojciechu się jedzie, Malinowski ze mną. Posesja 69. Nie wiem. Podział i wyrównanie terenu na boisku też tam, w szkole podstawowej. Też chcemy, żeby to było wyrównane i ten boisko dobrze oddzielone. I jeszcze są hydranty, które są na posesjach. Trzeba je uruchomić, bo Grzegorza Mieszkiaka 126, Skibiński na Gaweckiej i Kostraszewskiej 133 przy posesji. I naprawa drogi asfaltowej oraz koryto, jak to się mówi, wzdłuż koryto, żeby było. Przy ulicy naszej warszawskiej, bo tam nie ma i tam posesje na dole, tam mieszkają, zalewa. Tam nie powinni, tam dużo, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Paweł Hegla. Ja sam nie staram, panie wójcie, chciałbym złożyć zapytanie. Dotyczące ułożenia nawierzchni drogi komicznej na odcinku drogi kretowej między Radziechowem a drugim województwem 363. Czy ile poinformowano o wykonaniu tej inwestycji, czy wytrzymana inwestycja? Nic nie wiem. Gmina to finansowała. Czy miała? Miała. Chciałbym, żeby nie
żeby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący, panie wójt, koleżanki i koledzy radni. Jak pan wie, tak gmina Leon też niestety na długofalowe propozycje, jeśli chodzi o interpelację na punkt 4. Pierwszą podstawową, która dotyczy chodników w gminie Zagrodno, przede wszystkim jeśli o mnie chodzi, to zależy mi w pierwszej kolejności na tym, żeby zostały dokończone chodniki w Olszanicy. Ale dotyczy ten problem większej liczby wiosek. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. W przypadku Łukaszowa, Olszanicy, ten problem akurat na miejscowościach najczęściej bywa. Dojście dzieci do przystanków autobusowych odbywa się z krajem drogi. W przypadku Olszanicy, części bliżej Zagrodna, w pobliżu krzyża jest to dodatkowo droga bardzo kręta, niebezpieczna, bez ograniczenia prędkości, oprócz znaku tam nie ma żadnego spowalniacza, niczego, co może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji, czy też do wypadku. Pierwszym problemem są chodniki w Olszanicy, ale też w całej gminie. Kolejnym tematem to wizerunek naszej gminy, a głównie chodzi mi o przystanki. Chciałbym prosić o to, żebyśmy zajęli się tematem przystanków, remontu ich lub wymiany na nowe. Gdyż obecny stan jest żenujący. Kolejnym ważnym punktem, który chciałbym, żebyśmy przez ten czas się zajęli, to jest oświetlenie. Doświetlenie i oświetlenie wjazdów i wylotów z wiosek, ale też doświetlenie poszczególnych części naszej gminy. Między innymi fragmentu Zagrodna, który znajduje się w stronę Motlikowic, po prawej stronie od rzeki. Tam jest ciemno i niebezpiecznie. Ale też dotyczy to i Olszanicy, i zakładam, że w większości naszych wiosek. Ostatnią interpelacją będzie sprawa lustra bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi w Olszanicy przy krzyżu. Tak jak wspomniałem, właśnie w tym miejscu jest to bardzo niebezpieczna droga. Często są tam sytuacje drogowe, wypadki, zderzenia. Ze względu na to, że niewidoczny jest wyjazd od strony pól, nie widać ani z jednej, ani z drugiej strony, czy coś się zbliża, czy nie. Więc tam trzeba się tym zająć, czy wprowadzić jakąś wizję, czy zabezpieczyć ten teren ze względu na nasze dzieci, ale też na wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Helbur. Panie Przewodniczący, Panie Wójt. Takie zapytanie odnośnie dodania do Pana Nowego w 2018 roku w naszym budżecie. Chodzi o drogę numer 1054. W trakcie roku budżetowego było tam 500 tysięcy na drogę. Decyzją Rady w połowie roku te pieniądze zostały przeniesione na jakieś zadania. Zostawiono 50 tysięcy, za które miały być zrobiony projekt. Chciałem zapytać, na jakim etapie ten projekt jest. Pierwsze zapytanie i drugie zapytanie. Na początku roku był wypadek w miejscowości Zagrodno na Krzyżówce i tutaj razem z panią Sołtys prosiliśmy o rozważenie, bo to też taka sytuacja mieszkańców była, o rozważenie możliwości wykonania przejścia na drodze powiatowej w pobliżu, znaczy w obrębie skrzyżowania. I też chciałem zapytać, na jakim etapie jest to. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwo, radni zapytanie. Bardzo proszę Pan Radny Bartosz Kuneczny. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Wysoka Rado. Chciałbym złożyć interpelację. Będzie 6 krótkich podpunktów dotyczących większości dróg dojazdowych. I tak pierwsze to będzie remontu drogi numer 474 na odcinku od drogi powiatowej numer 460 do lasu. Jest to około 400 metrów. Droga ta zapewnia mieszkańcom dojazd do pól i gruntów rolnych. Stan nawierzchni nie jest najlepszy. Pełno dziur, ubytków czy innego rodzaju wad spowodowanych podniesieniem poziomu dna rowu i względem drogi. Droga ta po opadach deszczu, w roztopach śniegu robi się grząska, nie wytrzymuje dużego obciążenia poruszających się samochodów i sprzętu rolniczego, a tym samym wymaga niosących napraw. I modernizacja wyżej wymienionej drogi powinna polegać na pogłębieniu istniejącego rowu melioracyjnego, zebraniu nadwyżki pobocza oraz wyrównaniu i prowadzeniu nawierzchni puszczy.
Druga moja racja, to jest druga interpretacja, to wstawienie zbieracza wody deszczowej w Uniejowicach, tak zwana kolonia grodziska, na drodze gminnej nr 474 powyżej posesji nr 30 oraz udrożnienie rowu około 600 metrów przy drodze nr 477/1 umożliwiającego odprowadzenie zebranej wody. Przy intensywnych bądź długotrwałych opadach wpływająca woda pobliskiego lasu i pól powoduje zabranie dużych mas ziemi, które wpływają, zamulają rowy, przepusty, a także nanoszą duże ilości mułu i błota na posesji mieszkańców. Nieraz zdarzało się, że po 20-minutowym deszczyku później pracę, to polegające na ogarnięciu swojego podwórka i wjazdu na teren posesji, to było kilka godzin. Jest taka masa błota naniesiona, że mieszkańcy sobie z tym nie radzą. To już był raz zgłaszane, ale no, gmina nie podjęła względem tego działania jakichś działań. I trzecia to jest modernizacja odcinka drogi numer 474 od posesji numer 30 do końca, to jest około 370 metrów, polegająca na ścięciu górujących poboczy, udrożnieniu przepustów oraz odtworzeniu rogu melioracyjnego na odcinku końca lasu do asfaltu, utwardzenie nawierzchni oraz wycięcia zakrzewienia w obrębie lasu. Czwarta to jest na prośbę mieszkańców Uniejowic, tak zwanego Zielonego Wzgórza, wnioskuje o zamontowanie dwóch latarni na początku i na końcu drogi do prowadzącej do zabudowy. Piąte to jest zakup 250 ton włócznia w celu naprawy utwardzenia dróg dojazdowych opór i dróg śródpolnych. Nie kłamie, jeżeli powiem, że większość tych dróg nie widziała remontu i włócznia podczas wojny. Także ich stan jest naprawdę opłakany. W niektórych miejscach trzeba omijać dziury przez poruszanie się po polach innych rolników. Dochodzi nieraz często do nieprzyjemnej sytuacji. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach w kierunku posesji państwa Rudych i Słońskich. I ostatni podpunkt, to jest w zasadzie zapytanie. Na prośbę mieszkańców Uniejowic, tak zwanego Zielonego Wzgórza, zwracam się z zapytaniem, czy gmina zapoznała się z problemem, podjęła jakiekolwiek działania związane z drogą należącą do tego, co ustaliłem, KOWR-u. Chciałbym być informowany o toku działań związanych. Czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że gmina przejmie tą drogę, czy wykupi, żeby w końcu można było doprowadzić ją do stanu użytku i żeby nie musieli się borykać trudnym przejazdem w czasach zimowych i po rozkopach, bo naprawdę jest tam błoto i problem jest w poruszaniu się w tej drodze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, zapytania i interpelacje. Nie ma, ja sobie pozwolę teraz. Szanowna Rado, Pani Wójt. Wykonanie dodatkowego projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego, to tak jak tutaj już Pan Radny Kalinowski zgłaszał, chodzi o to, że zagęszczenie oświetlenia ulicznego było dokonane, ale żeby postawić w dodatkowych miejscach oświetlenie, to musi być dokonany projekt tego oświetlenia. Ja tutaj mam na myśli miejscowość Brochocin, takie dwa punkty, to jest oświetlenie przy sali remizo świetlicy w Brochocinie, tam są wprawdzie zamontowane dwie lampy LED-owe, ale Szanowni Państwo, one do oświetlenia ulicznego tak, zdają egzamin, natomiast do oświetlenia budynku czy typu publicznego, no nie zdają egzaminu z tego względu, że one się dołączają przykładowo tak jak teraz o tej porze o godzinie 17 i o godzinie 20 już się wyłączają i załączają się rano godzina 5 do godziny 7, czyli całą noc obiekt nie jest oświetlany. Te lampy, które są w Brochocinie powiedzmy, one by miały miejsce zastosowanie do oświetlenia ulicznego, tak radni poprzedniej kadencji będą widzieli, o co chodzi, do posesji 52, to powiedzmy jest ostatni budynek we wsi Brochocin graniczący z wsią Dzwonów i druga lampa by była dost,
została zamontowana powiedzmy na Prochocinie 35, tam jest kilka budynków IH, wiem, jakie tam będą zamontowane, ponieważ nie ma możliwości dołączenia ich do istniejącej instalacji elektrycznej, czyli do tego oświetlenia ulicznego przestawy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. Większość Państwa radnych wiedzą o tym, że przed wyborami tu na terenie naszej gminy jakieś cudowne rozmnożenie było i było bardzo dużo osób, które złożyły oświadczenia podpisane, że zamieszkują teren gminy od dłuższego czasu. Czyli ja rozumiem, chcieli skorzystać z prawa. Ale żeby korzystać z prawa, to też i trzeba z obowiązku. Więc proszę panią wójt tutaj i jej podległe służby, żeby się zorientowali, czy ci lokatorzy, czy ci mieszkańcy gminy Zagrodno mają wypełnione deklaracje odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi. Jeśli zgłasza tutaj sam na piśmie, że zamieszkuje od dłuższego czasu, a z tego co w niektórych przypadkach jest wiadomo, że nie płacą za te odpady komunalne, to myślę to, co prawo pozwala, czy nakazuje, że instytucja, czy komórka, która zajmuje się tymi odpadami, wyegzekwuje należności z tego tytułu. Bardzo proszę, Państwo radni, czy są jeszcze zapytania lub interpelacje? Nie ma? Dziękuję. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwał. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy i Planowania. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Wszystko powiemy, jak to ma być. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, pozwolę panu uwagę, ale te uchwały nie są z dnia 28 listopada. Siódmego grudnia. Uchwały rozporządzone dnia 28 grudnia. Ale nie, to jest projekt. Na górze jest projekt. Dobrze, ale będzie poprawiony w systemie, tak to generuje system, na pewno to będzie uchwała z dnia dzisiejszego. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania poddaję pod głosowanie imiennie. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymuje. W ten sposób. Tu będzie mi pomagać pani przewodnicząca. Mamy tutaj protokół z tego względu, że nasze oprogramowanie jeszcze nie jest do końca dopiero. Czy są jakieś zapytania? No tak. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie wójt, wysoka rada. No, czemu tak? Zresztą było obrad komisji. Ten projekt uchwały. No tam projekt uchwały był, ale teraz, żeby podjąć uchwałę, to musimy ją. To co, każdy paragraf będziemy później czytać następny projekt uchwały? Nie. Nie, no to nie. Właśnie. Dlaczego? Ja składam wniosek o to, żeby całym kompletnie głosować projekt uchwały. Wszyscy się zgodzili, to tak było wcześniej. Czyli wszystkie uchwały były, wszystkie uchwały blokiem? Tak, nie, no każdą uchwałę, każdy projekt uchwały blokiem. Bez wymienia nazwiska, imienia się zgadza, się nie da. Oni się zgodzili wcześniej. Pani Ewa Sitko zgodziła się przed, zmieniła
Decyzję przed obradami sejmu. Wszystko jest panie radny, nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy. Ja nie będę każdego radnego pytał, czy ma chęć, czy nie. Ja mówię o uchwale. Głosowanie. O głosowaniu nad uchwałą. Bo radni już wyrazili zgodę. No właśnie, bo to inaczej. Nie. No. Ale proszę by teraz, czy jest za uchwałą, czy jest przeciw uchwale, czy się wstrzymuje o uchwale. Dobrze. I teraz tak. Pani radna Grabka Izabela jest za uchwałą, głośno brała. Tak. Pan radny Herbut Tomasz. Za uchwałą. Za uchwałą. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Tekla Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kuneczki Bartosz. Za uchwałą. Pani radna Kuźniar-Danuta. Za. Pan radny Walenty Luśniewski. Za. Pan radny Jan Głód. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Piotr Siwak. Za. Pan radny Klasz Franciszek. Za. Za. Dobrze. Teraz pani podsumuje. Ile tutaj ty? 15 radnych za. 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 2.3/2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymuje od głosu. I zaczynamy. Pani Grabka Izabela. Za uchwałą. Pan radny Tomasz Herbut. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Ketlak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pani radna Kuźniar-Danuta. Za. Pan radny Walenty Luśniewski. Za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawlus Galina. Za. Pani radna Anna Senko. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Piotr Siwak. Za. Pan radny Klasz Franciszek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 2.4/2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania.
Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym poddaję pod głosowania imienne. Będę czytał radnych z nazwiska i imienia, a każdy radny będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pan radny Tomasz Pegur. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Zaufany. Pan radny Keklak Paweł. Zaufany. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pan radny Walenty Luśniewski. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Piotr Siwak. Za. Pan radny Szklak Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 2.5.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z wymieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pan radny Herbert Tomasz. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Zaufany. Pan radny Keklak Paweł. Zaufany. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pan radny Ruśniewski Walenty. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan Szklak Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 2.6.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z wypowiedziami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pan radny Herbert Tomasz. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Keklak Paweł. Za.
Pan radny Kozielak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pani radna Kuźniak Danuta. Za. Pan radny Luśniewski Walenty. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Stanisław Polechowski. Za. Pani radna Paweł Kalina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Piotr Siwak. Za. Pan radny Szklak Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 2.7/2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniem na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Zagrodno. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie ustalania wynagrodzenia wójta gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani Grabka Izabela. Za. Pan radny Helmut Tomasz. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pani radna Kuźniak Danuta. Za. Pan radny Luśniewski Walenty. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pani radna Paweł Kalina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Szklak Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 2.8.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni przed obradami sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie ustalania wysokości i zasad wypłaty diet radnych Rady Gminy Zagrodno oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej. Bardzo proszę panią sekretarz Urszulę Gidle o omówienie projektu uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami radnemu sprawującemu mandat Radzie Gminy przysługuje dieta w zależności dieta w stosunku miesięcznym. W projekcie uchwały uwzględniono zryczałtowaną dietę uzależniającą jej wysokość w wysokości procentowej w zależności od funkcji pełnionej w Radzie przez radnego, jak również funkcji pełnionej przez Państwa radnych w poszczególnych komisjach Rady. I tak, dla przewodniczącego Rady zryczałtowano dietę w stosunku miesięcznym w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw dla wiceprzewodniczącego Rady 75% diety przewodniczącego Rady, dla przewodniczących komisji 75%
50% diety przewodniczącego rady, dla wiceprzewodniczących komisji 70% diety przewodniczącego rady, dla pozostałych radnych w wysokości 68% diety przewodniczącego rady. W przypadku zbiegu uprawnień radnemu uprawnionemu do diety przysługuje jedna dieta wyższej wysokości. Ponadto w projekcie uchwały uwzględniono również zmniejszenia z tytułu nieobecności radnego na sesji lub posiedzeń komisji. Jest to zmniejszenie o 25%. W przypadku, kiedy przerwa w obradach rady i jej komisji trwa dłużej niż pełne dwa miesiące kalendarzowe, to za drugi i kolejny miesiąc to jest zmniejszenie o 50%. Jest również zmniejszenie tej diety o 50% w przypadku nieobecności długotrwałej nieobecności w miejscu zamieszkania. Dotyczy to pobytu w szpitalu, wyjazdu za granicę powodującej niemożność uczestniczenia zarówno w posiedzeniach rady, jak i posiedzeniach komisji. W przypadku zmiany funkcji w trakcie miesiąca pełnionej przez radnego, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu. Jeżeli funkcja radnego jest pełniona przez niepełny miesiąc, wówczas dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy jest wypłacona na podstawie zestawienia, które przygotowuje pracownik do spraw obsługi. Załącznikiem do tego jest lista obecności. Ponadto w projekcie uchwały uwzględniono również kwestię dotyczącą zryczałtowanej diety w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywały się obrady sesji i komisje rady. W takim przypadku Państwo radni zachowują prawo do zryczałtowanej diety ustalonej w projekcie uchwały. Na polecenie przewodniczącego rady radny może być wydelegowany w związku z pełnioną funkcję, może otrzymać od przewodniczącego rady delegację w związku z wykonywanym mandatem. W związku z powyższym na zasadach określonych w rozporządzeniu takiemu radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. Każdy moc poprzednia uchwała, która była przyjęta uchwałą 29 września 2011 roku. I uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. To są to pytania do projektu uchwały. Jeśli nie ma, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet radnych Rady Gminy Zagrodno oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Bardzo proszę, pani radna Grabka Izabela. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Heklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunewski Bartosz. Za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pan radny Luśniewski Walenty. Za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawłus Kalina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za.
Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała nr 2.9/2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni przed obradami sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie diety zasad wzrostu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gminy Zagrodno. Bardzo proszę panią sekretarz Urszulę Kindler o omówienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały został przygotowany na państwa wniosek po konsultacji z sołtysami poszczególnych wsi i zgodnie z obowiązującymi przepisami również sołtysom zapewnienie ich obowiązków przysługuje dieta. W projekcie uchwały w związku z wykonywaniem zadań przez sołtysów uwzględniono miesięczną dietę w formie ryczałtu w wysokości kwotowej. Jest to kwota 300 zł. W projekcie uchwały uwzględniono również zniżki. I tak, za każdą nieobecność sołtysa na sesji Rady Gminy Zagrodno, na którą otrzymał zaproszenie, a także za każdą nieobecność sołtysa na naradzie z sołtysami organizowanej przez wójta przysługuje, ta dieta ulega zmniejszeniu o 5%. Prawo do diety powstaje z dniem powierzenia funkcji sołtysa. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa, a także w przypadku rezygnacji sołtysa lub odwołania do spełnionej funkcji, sołtys otrzymuje dietę w wysokości proporcjonalnej do wysokości dni bycia sołtysem w danym miesiącu. Wypłata diety następuje w terminie do 5 dnia następnego miesiąca na podstawie zestawienia zrobionego przez pracownika do spraw obsługi organów gminy. Do tego wystawienia dołączona będzie lista obecności, a także sołtysom, którzy będą wykonywać swoje obowiązki służbowe na podstawie delegacji wydanej przez panią wójt, będzie przysługiwała zwrot kosztów podróży zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zagrodno. Traci moc uchwała, która była podjęta w 2016 roku. To jest uchwała z 28 stycznia i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia. Każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymuje od głosowania. I bardzo proszę, pani radna Grabka Izabela. Pan radny Helmut Tomasz. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pani radna Kuźniar-Danuta. Za. Pan radny Luśniewski Walenty. Za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pan radny Siwak Piotr. Za.
Pan radny Szklasz Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 2.10.2018 Rady Gminy Zagrodzie z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z uwiadomieniem na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Bardzo proszę panią skarbnik Violetę Pięter o omówienie projektu uchwały. Środków unijnych, załącznik inwestycyjny.
Ponadto w uchwale jest zwiększenie rachunku dochodów oświatowych. To jest taki rachunek, na który wpływają środki za wydanie duplikatów, legitymacji, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu czy ponadwymiarowe godziny. Jest zwiększenie o 10 306 zł i 32 grosze. Ono dotyczy akurat dożywiania i odszkodowań za straty, jakie powstały w wyniku zawalenia w szkole. I są również przyjęte środki za wydanie duplikatów legitymacji szkoły. One są oczywiście, jeżeli chodzi o środki z tytułu odszkodowań, są przeznaczone na naprawienie wyrządzonej szkody. Pły za dożywianie są przeznaczone na zakup dożywiania dzieci w przedszkolach, a za legitymację mogą być wykorzystane na bieżące utrzymanie tych jednostek. I to są, proszę Państwa, wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone w niniejszą uchwałę. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok poddaję pod głosowanie imienne. Będę czytał radnych z nazwiska i imienia, a każdy radny będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pan radny Herbus Tomek. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Keklak Paweł. Za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunewski Bartosz. Za. Pani radna Kuźniarz-Danuta. Za. Pan radny Walenty Ruszniewski. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Hitko Ewa. Za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 2.11.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy punkt 3 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji, z ostatniej sesji został wyłożony radnym do oglądu przed obradami sesji. Czy są uwagi na pytania do protokołu? Jeżeli nie ma, zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu pierwszej sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół pierwszej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do 5 punktu porządku obrad. Sprawy różne. Proszę radnych, a następnie sołtysów o zadanie spraw różnych. Pozwolicie Państwo, że tak na początku jest tutaj zaproszenie dla Rady Gminy Zagrodno. Kasztelan Zamku Grodziec serdecznie zaprasza Radę Gminy Zagrodno na 3 Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Grodziec, który rozpocznie się 16 grudnia 2018 roku o godzinie 12. Program występują Swojacy z Zagrodna, Macierzanka z Wojciechowa, Czaplanki z Czapli, Polanki z Nowej Wsi Grodziskiej. To jest jedno. Teraz poprosimy Panią Przewodniczącą o odczytanie pisma, które wpłynęło dosłownie przed
na, jak to mówię, minutę przed obradami sesji. Bardzo proszę pani. Skierowane do pani wójt gminy Zagrodno. Z powiadomieniem, tak, Rady Gminy. Pani Violetta Piękna, skarbnik gminy Zagrodno. W uzupełnieniu do pisma dnia 29 listopada przedkładam załączenie zestawienia wykonanych inwestycji w gminie Zagrodno za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku oraz wydruki z ksiąg rachunkowych przekazanych przez jednostki podległe realizujące inwestycje. W przypadku konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia wyżej wymienionych danych proszę o wskazanie zakresu podlegającego uzupełnieniu. Uważanie skarbnik gminy, pani Violetta Piękna. I też do pani wójt skierowane pismo od pani skarbnik i do wiadomości Rady Gminy. W związku z otrzymaną pocztą z dnia 3 grudnia 2018 roku oraz 4 grudnia 2018 roku w dniu 5 grudnia 2018 roku godzina 10.50 po złożeniu pisma dotyczącego decyzji i zmian jednostek nieujętych w budżecie informuję, iż wpłynęły dodatkowo następujące decyzje wojewody. Punkt pierwszy, ja czytam te symbole, fb-bp.3011.722.2018.az i w punkcie drugim fb-bp.3011.708.2018.hs oraz prośba kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie o zmianę w planie finansowym w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Podpisano skarbnik gminny Violetta Piętuń i jeszcze jedno pismo skierowane również do pani wójt od pani skarbnik. W związku z otrzymanym w grudniu, w dniu 4 grudnia 2018 roku godzina 14.20 pisemnym poleceniem przygotowania wydruku komputerowego na dzień 30 listopada 2018 roku. W załączeniu przekazuję wyżej wymieniony wydruk sporządzony 5 grudnia 2018 roku. Jednocześnie informuję, że dane na 30 listopada 2018 roku według schematu wydruku ulegną zmianie, ponieważ dokumenty księgowe dotyczące miesiąca listopada są księgowane do dnia 10 grudnia 2018 roku. Do ujęcia w budżecie gminy na rok 2018 są następujące decyzje wojewody. Punkt pierwszy. fb-bp.3011.703.2018.ad i w punkcie drugim fb-bp.3011.702.2018.hr. Obawianie skargi. Ja może bym poprosił panią skarbnik o rozwinięcie tego, bo mam na takie, no, jeżeli pani może to jakoś rozwinąć, wyjaśnić o co tu chodzi, bo to na symbol to nic, po prostu dla mnie nic to nie mówi. Radni mają w tym temacie jakieś zapytania? Nie. Bardzo proszę, bo pani wójt chciała w sprawach różnych. Na sam koniec, tak? Dobrze, prawdopodobnie. Bardzo proszę radnych, a następnie sołtysów o zgłaszanie spraw różnych.
Bardzo proszę, pan radny Kotylak Jan. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Ja w poprzedniej kadencji zgłaszałem taki wniosek, który się nie doczekał realizacji z jakichś tam powodów technicznych, a mianowicie prosiłem, żeby wszyscy radni otrzymali w formacie A3 mapę gminy Zagorno z zaznaczonymi drogami gminnymi w taki sposób, żeby można było je identyfikować po numerze drogi albo po numerze działek. Różne wnioski tutaj zgłaszane przez panie panów radnych dotyczące modernizacji, remontu i tak dalej, różnych dróg, większości radnych nic nie mówi. Myślę, że gdybyśmy takie mapki mieli, to byśmy sobie na mapie zobaczyli, w którą drogę chodzi i może byśmy mogli uniknąć pewnego chaosu, a prowadzić pewną logikę w tych wszystkich planach remontowych. No bo znamy wsie, znamy główne drogi, ale która jest jaka, o której jest mowa, to w tym momencie nie wiemy i myślę, że takie mapki nam bardzo dobre. Jeżeli mowa, już wspomniałem o chaosie przy różnego rodzaju drogach zgłaszanych do modernizacji, to osobiście jestem przeciwny temu, aby w sposób chaotyczny umieszczać lampy oświetleniowe na różnych kawałkach dróg i przy różnych posesjach. Opracujmy jakiś plan oświetlenia dróg. Jeżeli wydajemy pieniądze na oświetlenie, to oświetlenie jakieś ściągi komunikacyjne, a nie lampa na początku drogi, lampa na końcu drogi, lampa po posesji, to jest prawie ściema. To jest bez sensu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Korechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie wójt, wysoka rado. Ja odnośnie oświetlenia publicznego. Na poprzedniej kadencji akurat nie doczekała się realizacji oświetlenia LED-owego w gminie Zagorno. LED-owego. Bo pan wcześniej wspomniał, panie przewodniczący, o oświetleniu LED-owym, a pan miał na myśli hybrydowe. No to hybrydowe. Lampy hybrydowe, tak. Powiem tak, to jest pomysł nietrafiony, nie? Po prostu jasne, nie? Na 6 dniach nietrafiony pomysł lampy hybrydowe. To są wrzucone pieniądze, żeby nie powiedzieć błoto. Żeby nie powiedzieć. Natomiast oświetlenie LED-owe, proszę państwa, oświetlenie LED-owe, jeżeli przystąpimy w ramach projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, tutaj szczególnie proszę panią wójt o to, żeby tym tematem naprawdę się przyjrzała, bo to jest dosyć istotna sprawa. Wtedy będziemy mieli oświetloną całą gminę, nie na początku, nie na końcu, nie komuś popna, nie ten, tylko całą gminę oświetloną lampami. Jak mamy w tej chwili wszystkich lamp razem z tymi lampami hybrydowymi, mamy około 450, ten projekt zakłada 1000 lamp. 1000 lamp. Tam się mówi o oświetleniu w odległościach, o wszystkim. O metrach, o zakrętach, o odcinkach. Tam się mówi o wszystkim. No, na pewno państwo słuchacie telewizji, radia, czytacie prasę. Wiecie o tym, że za chwilę będzie podwyżka energii. Mówiąc 40%, 60%, niektórzy 80%, a jak znam życie, to samorządom trzeba o najwięcej. Bo to są płatnicy tacy, którzy zawsze zapłacą. Nie? No i teraz tak, jeżeli będziemy przystąpili do tego projektu LED-owego, mamy całą gminę oświetloną, no ja przypuszczam, bo na ten czas, który nie był znany, to było w granicach, cała inwestycja zwracała w 11 latach. Jak teraz będzie podwyżka ten prąd, to ja przypuszczam, że ta inwestycja wróci się jeszcze szybciej. Lampy będą nasze, nikt nam nie będzie mówił o tym, że tak tu trzeba zapłacić za konserwację, za lampę, za prąd, za wszystko. My tego nie będziemy musieli już ponosić. To będzie wszystko nasze. I bardzo proszę, to już po raz kolejny pani wójt. No, wielkim błędem było w poprzedniej kadencji, że zaproszono na to spotkanie Taurona. No wiecie państwo, zaprosi Taurona i mówi, że się im pieniądze zabierze. To ja nie wiem, gdzie sen, gdzie logika, nie? Nie ma żadnych. Trzeba zaprosić firmy, które na terenie naszego dawnego województwa lewickiego już funkcjonują, gdzie montują, a żeby nie mówić daleko, to tak, Legnica jest raz, ale gmina Warta to jest. Ja już mówiłem, że Jurkowie będę mówił dalej, nie? Tam jest tak oświetlone, lampami LED-owymi właśnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i to dotyczy, proszę państwa, wszystkich dróg. Bo i od ostatnich.
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Żeby temu się przyjrzeć, próbować na to spojrzeć w ten sposób. Pieniądze się po 7 czy 8 latach na pewno zwrócą, a będą to nasze. A 5 lat mamy kadencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani przewodnicząca Sęka. Ja mam takie pytanie do pani wójt, ponieważ słyszałam, że do urzędu, naszego urzędu gminy przychodzą 4 pracownicy za porozumieniem stron. I chciałam spytać panią wójt, czy my mamy jakieś etaty wolne, czy to jest. Bardzo proszę, państwo radni, sprawy różne. Nie ma? Jest. Bardzo proszę, pani radna Danuta Kudziarska. Nie chodzi o dowóz dziecka do szkoły podstawowej, do klasy pierwszej. Chodzi mi o kolejną rodziczkę. Chodziła do przedszkola tutaj i wiadomo, ona ma, powinna chodzić do Radziechowa. Ale wiadomo, że jakiś względów została tutaj. No i brakuje jej miejsca w autobusie. Czy jest to możliwe, musimy w sobie tak się przywozić i odwozić. Czy jest to możliwe, żeby to miejsce zostało jej dane? Może na pewno zostało złożone, może to nie jest, ale dobrze by było, jak zostało. Dziękuję bardzo. Państwo radni, sprawy różne. Nie widzę. Państwo sołtysi, bardzo proszę pani sołtys, sołectwa Olszanica Anna Lisowska. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pani wójt, Wysoka Rado. Ja z kilkoma sprawami tutaj od mieszkańców. Pierwsza sprawa to zgłaszają mieszkańcy kolonii Radziechowskiej, to jest przy wyjeździe tutaj na drogę wojewódzką od posesji 105 od pana Murzy. Zakrzaczenie przy drodze wojewódzkiej, tam mieszkający pan chyba Ceglarski po prostu obsadził pas drogi takim drobnymi krzakami i one zaczynają rosnąć, mieszkańcy się skarżą, że nie mogą, że nie widzą po prostu, albo nie wiem, może to rozstrzygnąć inaczej, czy wyciąć te krzaki, czy jakieś lustro tam postawić, no w jakiś sposób to im tam rozwiązać. To już było też zgłaszane na którejś tam sesji, no i niby to powodowało, że to nie przeszkadza. Mieszkańcy twierdzą, że przeszkadza. Przy wyjeździe na tą drogę wojewódzką i nawet przy wjeździe, jeżeli ktoś sam tej drogi gminnej ktoś wyjeżdża. Druga sprawa, on zamieszkuje, nie zamieszkuje, nie wiem jak to tam jest. Posesja jego jest bardzo zarośnięta trawą, chaszczami, koło tam są jego łąki. Są tam dzieci, mieszkają tam dzieci na tej kolonii, boją się przechodzić, bo twierdzą, że tam są, no różna gadzina się w tych krzakach i w tej trawie mnoży. I tam zwracają, prosili, żeby zwrócić się z prośbą o przyjrzenie tej sprawie, czy nakazanie temu panu wykoszenie tych zarośli i tych uborów, żeby po prostu uporządkował swoją posesję. I jeszcze jedna sprawa, a też tam pan Niedźwiecki prosił o, to już jest oświetlenie też, zamontowanie lampy właśnie w kierunku posesji, na takim skrzyżowaniu, rozwidleniu na drodze gminnej do posesji między Paszów, Wojtecki właśnie, a tutaj pan Niedźwiecki, Chmielowski, nie pamiętam jakie tam są numery domów. I jeszcze jedna sprawa, załatanie dziury na drodze gminnej, ta sprawa już też kilka razy była poruszana. Robi się tam chyba coraz większa dziura, to jest dziura na drodze gminnej w kierunku posesji pana Prąkiewicz, Kalinowski, Sarna tamtędy. Ta dziura chyba jest coraz większa. Nieaktualne, ale zostało zrobione. Tak? Ja wczoraj byłam o godzinie 13, jeszcze była dziura jak lajkowody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Pan sołtys Piotr Siwa. Sołectwo Łukaszów. Wysoka Rado, panie przewodniczący, pani wójt. Mam nadzieję, że dwie bardzo ważne sprawy w Łukaszowie, to znaczy świetlica i chodnik, idą swoim torem właściwym i na to czekamy jako mieszkańcy. Na prośbę mieszkańców mam jeszcze prośbę o wystąpienie do agencji rolnej, o ile dobrze to kojarzę, o ogrodzenie stawu
Łukaszowie, ponieważ no, są małe dzieci, jest zagrożenie, że po prostu z chwilą niedopilnowania no może stać się gdzieś tam jakieś nieszczęście. Następna sprawa to są dwie lampy, które są bardzo pilnie, koniecznie potrzebne. W dwóch miejscach na istniejących słupach nie będzie ma problemu dołożenia dwóch lamp. No i jeszcze ostatnia sprawa, rozwiązać problem z jakimś tam dodatkowym ograniczeniem przez miejscowych Łukaszów. No jeżdżą auta coraz szybciej, co prawda są tam ograniczenia do 40, ale też chodzą starsze osoby, chodzą dzieci, auta po prostu, no przekraczają tam prędkość. Bardzo prosi, jakoś nie wiem, wiem, że problem jest z drogami zwolniającymi, żeby tam zainstalować, ale być może jakiś inny sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani sposób. Bardzo proszę pan sądy Czesław Gaw, osiedle Zagrodno. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie wójt Sokarady. Ja w poprzedniej kadencji zgłaszałem zatoczkę przy drodze wojewódzkiej naprzeciwko wjazdu na osiedle, głównego wjazdu. I odpisali mi, wójt odpisał, że trzeba projekt robić, później zgłosić tam to, jakie przyjęcia i finansowanie z gminy. I chciałbym się zapytać, na jakim etapie to jest? Bo ta zatoczka jest potrzebna dla wysiadających, przeważnie jadących z miasta, z pracy. Druga rzecz. Przy Zuku rośnie jesion, który blisko wjazdu do punktu skupu zboża. On już, ja nie wiem, czy czasem 30 może więcej procent stopni został już przychylony. Ja bym prosił o wycięcie tego jesiona, bo kiedyś to może się przewrócić. A tam ruch jest do dzieci, do szkoły. Aha. Jeszcze jeden. Dostałem protokoły w sprawie cztery komisje chyba, a w dwóch komisji niepotrzebny jest przewodniczący? Nie, to inna sprawa. Nie trzeba? Ja tylko daję zapytanie, bo papiery też dostały i chciałbym się zapoznać. Może w ten sposób. Panie Sołtysie, jeśli chodzi o zatoczkę, to uzupełni, że to chodzi o drogę wojewódzką. Tak, mówiłem. A druga sprawa, dzisiaj zostały powołane komisje i komisje spośród siebie wybiorą przewodniczących, panie sołtysie. I już odpowiadam, panie przewodniczący, w dwóch komisjach jest, ale są komisje stałe. Ja tylko się chciałem zorientować, bo ja panu odpowiadam. To ja panu odpowiadam. Dziękuję. Bardzo dobrze. Bardzo proszę pani sądzie Stanisława Sołectwa Jadwigi. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt. Chodzi mi o drogę do powiatową, która przebiega przez Jadwizin, przy budynku numer 1 na bardzo ostrym zakręcie, przy wjeździe do wioski jest dosyć duża dziura i jak jadę, to jest z dnia na dzień coraz większa, bo te ciężarowe samochody z tym żywirem i z tym wszystkim jeżdżą i to jest naprawdę niebezpieczne. Druga rzecz, też chciałabym prosić o doświetlenie wsi. Chodzi mi chociaż o dwie lampy przy świetlicy i przy stanku autobusowym, bo to od lat o to proszę, ale jakoś to się nie mogę doprosić. I jeszcze jedna rzecz o drogę dojazdową. To jest droga dojazdowa też do Pól, która przechodzi koło mojego budynku za rzeką. No od wojny, że tak powiem, jak jeden pan z radnych mówi, sami sobie tą drogę naprawiamy. Ale to takie jest trochę mi bardzo, bo to tak, naprawimy dziury, zaczną, jeżdżą te duże ciągniki, to miesiąc, dwa jest dalej to samo. No i jak się robi asfalciki przez pola do dróg, do pól,
No to przydałoby się jeszcze i chociaż ten kawałeczek do posesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy państwo, bardzo proszę pani sołtys Sołectwa Wojciechów, pan Zonina Rystał. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani Wójt. Ja chciałam zgłosić sprawę zeszłej rady odnośnie wodociągowania koło kolonii, koło pana Franczaka. Czy to jest dalej aktualne i kiedy będzie robione? A jeszcze jedna sprawa. Przez Wojciechów jeździ ciężki sprzęt, dużo od pana Tabisza. Już po prostu droga jest popętana. Poborcza są rozjechane. A jest to droga powiatowa. Czy coś w tym temacie będzie robione, czy nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy państwa sołtysów ktoś? Nie ma. Wpisała się na listę pani Heider Irena. To ja. Bardzo proszę. Wysoka Izbo. Nie chodzi o przewoźnika zespołu, żeby ja miała z gminy zagrożonego przewoźnika. Ja mam mały zespół. Mnie się nie opłacało z Przemkoła zapraszać tego pana, bo ja na wyjazdy zagraniczne nie wyjeżdżam, tylko na terenie tu powiatu złotoryskiego występujemy. I zawsze udostępniają gmina Chojnów ma tego busa i ten bus ich wozi, gdzie oni zechcą, który zespół zechce. A ja muszę wyzwaniać do Przemkoła. No i na tym traci zespół, no bo sama Boże, kobiety, tak samo Gajewski wozi, no to troszkę nie tak, jakby miała swojego busa na tę godzinkę, na te dwie, kierowca by nas odwiózł, potem przywiózł, no inaczej się czujemy po prostu. Tyle miałam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Nie ma nic pani wójt, pani głos. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, mieszkańcy gminy, pani sekretarz, pan skarbnik, szanowni sołtysi. 23 listopada objęłam funkcję wójta, aby działać na rzecz gminy i aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Z zazdrością obserwuję inne gminy, które pozyskują środki publiczne, odzyskują podatek VAT, co ma wpływ na standard życia mieszkańców. Pragnę, aby kanalizacja, gazyfikacja była standardem, a nie nierealnym marzeniem. Mieszkańcom doskwiera brak chodników, co tutaj wielokrotnie państwo podkreślali, przystanków, miejsc rozrywki, kultury dla dzieci i młodzieży. I wszystkie te marzenia można spełnić. Warunkiem jest ciężka praca, chęci, otwarty umysł, chęć współpracy, ale co najważniejsze, wiedza merytoryczna. W tym celu pozyskałam pracowników, którzy oprócz wykształcenia legitymują się doświadczeniem, które umożliwi realizację założonych przeze mnie celów. I chcę w tym miejscu uspokoić pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek, że nie zamierzam zwalniać któregokolwiek z nich. Zmienię przy tym standardy pracy w taki sposób, aby dobro mieszkańców gminy było dla nas priorytetem. Chcę ustalenia stanu finansowego naszej gminy, za które jestem odpowiedzialna, co wprost wynika z przepisu artykułu 60 ustawy o samorządzie gminnym. Zwróciłam się do pani skarbnik o podanie szeregu informacji, które są niezbędne do projektowania inwestycji w gminie. W wyniku analizy danych finansowych za uzasadnioną należy uznać tezę, iż nie wszystkie możliwości prawne zostały wykorzystane. Dużym wyzwaniem będzie pozyskanie podatku VAT, który według wstępnych wyliczeń będzie znacznej wielkości. W tym celu wydałam stosowne zarządzenie, które opublikowane zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. I tutaj między innymi stanowisko pani skarbnik, iż źródło finansowania inwestycji stanowi przeszkodę do skorzystania z prawa odliczenia podatku naliczonego w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie znajdują umocowania w obowiązujących przepisach prawa materialnego.
Następna sprawa to warunki pracowników urzędu, jak i jednostek podległych gminy Zagrodno, mieszczących się w budynku gminy, są fatalne. Powyższe stanowi naruszenie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, wobec czego niezbędne będzie dostosowanie standardów ich pracy do warunków panujących w innych zakładach pracy. To nie jest moją dobrą wolą, ale moim obowiązkiem, którego niewypełnienie zagrożone jest sankcjami karnymi. Proszę zatem o cierpliwość i dobrą wolę, kredyt zaufania, który niewątpliwie otrzymałam podczas wyborów od mieszkańców. Tworzenie atmosfery strachu, paniki, plotek nie jest dobrym podłożem do realizacji założonych celów. Dla zachowania transparentności procedowania pisma kierowane m.in. do pani skarbnik przekazywałam do wiadomości przewodniczącego rady i zobowiązuję się przy tym, że na wszelkie pytania związane z moją funkcją wójta odpowiem, ale dla zachowania przejrzystości finansów publicznych proszę o formułowanie pytań na piśmie i w takiej też formie będą na te pytania odpowiadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Czyli mogłabym jeszcze zadać... Bardzo proszę, bo to jeszcze dyskusja nie skończona. No nie wiem, no bywam w urzędzie i pani burmistrz, nie ukrywam, że dużo się mówi. Na przykład słyszałam taką informację, że z pani ust padła kwota tego podatku nieodzyskanego podatku VAT, że to jest około 2 milionów złotych. Czy pani ma na to potwierdzenie jakieś? Bo wiem, że ust padła taka kwota. Tak, pani taką kwotę podała jednemu z radnych, ja nie będę mówiła tej chwili. Rozmawiałam, tak, pani, z pani ust padła kwota 2 miliony, dlatego to na wyobraźni działa, nie powiem. Jeśli takie wiadomości się, a powiedzmy to są jakieś niepotwierdzone chyba, nie? No bo to nie to ma jeszcze niepotwierdzone. Także bardzo proszę o cierpliwość, to naprawdę wkrótce się wyjaśni. Ja w tej chwili nie jestem w stanie podać dokładnie kwoty. Ale właśnie, ale na pewno będzie to znaczna wersja. Dlatego uważam, że nie można tak liczbami, że tak powiem, szastać, bo nic, można kogoś, nie wiem, wyszydzić. No, to jest według mnie... Tak nie powinno być, bo jeśli nie ma czegoś na papierze, nie jest to wyliczone, nie można takimi kwotami rzucać, bo ja już to nie ukrywam, że to jest po prostu, o tym się głośno mówi i 2 miliony, no to trzeba mieć pewność, żeby coś takiego powiedzieć, to trzeba mieć pewność, ja tak uważam. Bardzo proszę o cierpliwość. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa w sprawach różnych chcę zabrać głos? Jeśli nie ma, więcej, dziękuję bardzo. Zamykam drugą sesję Rady Gminy Zagrodno. Dziękuję bardzo. Za przybycie.